Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu. Dziś mamy 2 września i wsłuchamy się we fragmenty biblijne wyznaczone z książeczką, z Biblią na co dzień. Pierwszy pochodzi ze Starego Testamentu, druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 1 werset. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. I drugi fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnią swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Moi drodzy, już w policji jest takie narzędzie, które nazywamy powszechnie wykrywaczem kłamstw. Co ciekawe, nawet człowiek, który wie, że będzie poddany takiemu badaniu i wie, jakie będą mu zadane pytania i wie, jak kłamać, nie jest w stanie w 100% oszukać tego urządzenia. Skuteczność już dziś wynosi około 80%. Kiedy ktoś kłamie, nasze ciało często wysyła sprzeczne sygnały. Może to być przyspieszony oddech, kwestia ciśnienia, czy ruch jakichś tam gałek ocznych, albo inna mimika twarzy, które to urządzenie wykrywa i widzi, że nawet kiedy ktoś jest przekonany do tego kłamstwa, to nie jest w stanie tego ukryć, że mówi nieprawdę. Technologia idzie wciąż naprzód, kto wie, może za kilka lat, dzięki tej sztucznej inteligencji, będzie można takie urządzenia kupić po prostu w sklepie. A jej skuteczność będzie miała już, powiedzmy, około 99%. Niektórzy rodzice może się cieszą, bo trochę by to ułatwiło nam, powiedzmy, wychowanie tych młodszych pokoleń. Dziecko by przyszło ze szkoły, byłoby zapytanie, czy dostałeś jakąś ocenę, nie? No to widzimy, aha, już kłamie, dostałeś 1, nie, znów kłamie, no już byśmy od razu wiedzieli. Ale tak na poważnie. Kłamstwo często jest czymś, co nas rani. Można powiedzieć, że są troszkę mniejsze kłamstwa, większe kłamstwa, ale moi drodzy, każdy z nas na pewno już wielokrotnie i niestety prawdopodobnie wielokrotnie będzie okłamany. Czy inaczej, kłamstwo o nas samych będzie podawane dalej. Jak wtedy się czujemy? Kiedy wiemy, że jakaś plotka nieprawdziwa idzie w świat. Często jesteśmy źli, zdenerwowani. Ale często też jesteśmy bezsilni, bo zdajemy sobie sprawę, że teraz już trudno odkręcić to kłamstwo, które ktoś powiedział. Bo już mało kto chce poznać prawdę. Tak, moi drodzy, niestety jest, że kłamstwo, które dotyka nas, ale które także czasami my jesteśmy sprawcą, przynosi złe owoce. Rani drugiego człowieka. Dzisiejsze fragmenty biblijne, powiedzmy, nie pozostawia nam złudzeń, czy inaczej dają nam takie poczucie, byśmy zwrócili uwagę właśnie na ten aspekt naszego życia. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Moi drodzy, wielokrotnie na pewno w naszym życiu przyszło nam być udziałem pewnej plotki. Czegoś, co ktoś podawał, może trochę prawdziwego, ale jakieś kłamstwo tam się do tego dostało, a myśmy to po prostu podali dalej. To też, moi drodzy, jest coś, co nie powinno pojawiać się wśród chrześcijan. Nie powinien być udziałem w podawaniu plotek, fałszywych wieści o drugim człowieku. Apostoł Paweł w liście do Efezjan nas zachęca, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Moi drodzy, łatwo się mówi, byśmy my wykorzystywali taki wykrywacz kłamstw, jeśli chodzi o innych ludzi. A co jeśli ktoś chciałby wykorzystywać to przeciwko nam? Czy też bylibyśmy tacy chętni? Myślę, że wiele osób nie, bo bałoby się, że właśnie nasze kłamstwa, nieprawdy, to kiedy oszukiwaliśmy, wszystko by wyszło na jaw. A co jeśli by zastosować trochę inny mechanizm? By w naszym życiu było o wiele, wiele więcej prawdy niż kłamstwa. Byśmy nie musieli się bać, jak to się mówi często, że kłamstwo ma krótkie nogi, by ono musiało wychodzić na jaw. Byśmy byli tymi, którzy czerpią radość z prawdy, a nie boją się kłamstwa, dlatego że tego kłamstwa po prostu nie będzie w ich życiu. Apostoł Paweł pokazuje także taką fajną zależność, bo mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. I druga część, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To pokazuje nam, że żyjemy w społeczności. To
To różne społeczności kościoła, społeczności rodziny, społeczności pracy i często tam, gdzie właśnie my sami mówimy kłamstwo, to kłamstwo tak naprawdę mówimy przeciwko nam, bo jesteśmy powiązani z drugim człowiekiem. Czy to w wspólnocie kościoła, parafii, czy to w wspólnocie rodziny, w wspólnocie pracy, przyjaciół. Często tak jest, że my niestety jesteśmy sprawcą kłamstwa albo często to kłamstwo podajemy dalej. A apostoł Paweł mówi, odrzućcie to, ale mówcie prawdę z każdym bliźnim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Dzisiejsze fragmenty zachęcają nas nie tylko, by odrzucić kłamstwo, ale także do tego, by mówić prawdę. By ta prawda w naszym życiu była obecna, ale także przynosiła dobry owoc. Tyle, moi drodzy, z dzisiejszych moich rozmyślań. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam także do Wałbrzycha, do odwiedzenia naszego pięknego kościoła. No i życzę wszystkim błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.